Urszula Moska urodziła się w 1964 roku. Pochodzi z Dąbrowy Górniczej, ale od wielu lat mieszka w Wiśle. Zawsze lubiła malować, ale swoją pasję zaczęła realizować za namową zmarłej przed kilku laty przyjaciółki Zofii Pustułki-Kowalczyk, która przyprowadziła ją do pracowni plastycznej prowadzonej przez wybitnego artystę Piotra Naliwajko. Artystka urodziła się w Dąbrowie Górniczej, od kilkunastu lat amatorsko uprawia malarstwo sztalugowe. Jej ulubioną techniką jest malarstwo olejne, szczególnie chętnie przedstawia na płótnie postaci i martwe natury. Prace Urszuli Moski były prezentowane na wystawach zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. Wystawa będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych w godzinach otwarcia Biblioteki Głównej przez cały marzec. Wstęp bezpłatny, więc zapraszamy. Kogo przede wszystkim portretuje malarka? Malarka portretuje głównie swoją rodzinę. Na wystawie znajdą się postaci jej wnucząt, także najbliższych. Najwięcej myślę, że jest tutaj obrazów kobiet, a także dzieci, chociaż martwe natury i pejzaże również się pojawiają. W 2010 roku miała wystawę indywidualną w klubie Odeon w Czeladzi i w 2015 roku w Miejskim Domu Kultury Ligota. Wystawa Urszuli Moski składa się z 42 obrazów. Niektóre z nich są dość duże, około 1,50 m na 1,50 m. Największy. Można go obejrzeć w Galerii Klubowej. Urszula Moska wielokrotnie brała też udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jej obrazy były nagradzane i wyróżniane w konkursach ogólnopolskich.